Kojarzycie markę Vintage? Jeżeli tak, to mam dzisiaj dla Was tego pięknego, budżetowego, fantastycznie grającego Vintage'a V79, gitary typu Les Paul. Zobaczmy, jak to brzmi. Tak jak wspomniałem wcześniej, tematem naszej rozmowy będzie ten piękny, budżetowy Vintage V99. Gitara konstrukcyjnie ewidentnie ma przypominać klasycznego Gibsona Les Paula. To, co jednak odróżnia go od tego typu gitary, jest na pewno waga, ponieważ w tym modelu korpus został wykonany z topoli. Posiada jedynie klonową nakładkę, z klonu został wykonany również gryf, do którego mamy palisandową podtunicę. Całość zamyka się w niewielkiej wadze, około 5 kg. Główny wpływ na brzmienie mają przede wszystkim przetworniki. Są to Wilkinsony MWVC. Set dosyć budżetowy, natomiast w swojej klasie cenowej zapewnia fantastyczny, wysoki poziom outputu, dobry sustain, przetworniki nie są zbyt mocno mikrofonowane, dzięki czemu można wyciągnąć od wysokiego high gainu po fajny, przyjemny, rytmiczny bluesik. Warto również zaznaczyć, że oryginalne potencjometry głośności zostały wymienione na potencjometry 500K, dzięki czemu gitara jest dużo bardziej śpiewna, dźwięk, który się z nich wydobywa, dużo bardziej się rozlewa. W moim skromnym odczuciu wyszło to na bardzo duży plus, natomiast za chwilę posłuchacie sami i sami ocenicie. Thank you.
pojęty V99, mimo że już od dawna nieprodukowany, zasługuje na dużą uwagę ze względu przede wszystkim na niski budżet, w którym można go kupić, oraz fantastyczne wykonanie, których ciężko jest szukać w innych rynkowych odpowiednikach jak Kord czy Harley Benton. Pomimo tego, iż nie jest całkowicie to mój typ gitary, nigdy nie posiadałem Les Paula, nigdy też szczególnie nie lubiłem Les Pauli, gitara bardzo przypadła mi do gustu, zarówno pod względem manualnym, jak i brzmieniowym. Myślę, że warto się nią zainteresować, natomiast tak jak zawsze Wam powtarzam, jest to moja subiektywna opinia. Bardzo chętnie posłucham, co Wy macie do powiedzenia na temat tej gitary w komentarzach. Piszcie.